Cześć, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, mamy cieplutkie lato 2020. No, a jeszcze cieplej robi się w telewizorach. No właśnie, więc o czym dzisiaj mowa? O gorących diodach LED, które świecą na kolor zimny. Mianowicie pytanie i odpowiedź jest taka. Co zrobić? Czy kupować paski, czy wymieniać LEDy? Wielu zostaje przed takim pytaniem. Rzecz jest jaka? Przed nami tutaj, tak jak widzimy, są to paski podświetlenia LED-owego od LCD-ka LG. I tak jak zasięgniemy tutaj nawet informacji dla potomnych, nie wiem czy to będzie widać, może nie będzie widać, więc ja powiem. Moduły LG, które są montowane i chcecie zdobyć na przykład je po nazwie, wpisujecie LG Innotek, czyli przez 2N, LG Innotek, a model to już jest Pola 2.0. To jest model akurat, który występuje w większości modelu LG. Natomiast to, co wpiszemy dalej, czyli na przykład ja Wam powiem, i LG Innotek Pola 2.0 i później 39 cali, to będzie świadczyło o tym, ile tych diod jest, bo w zależności od tego, ilocalowy jest telewizor, tyle mamy połączeń. No i rzecz jest jaka. Ja tu mam niektóre otwarte LEDy, po to, żeby Wam pokazać. O, tu mamy akurat na przykład jeden cały zmontowany. Widzicie, to jest cały pasek. One montowane są, łączone niektóre w szereg. W zależności od tego, czy to jest początek, czy to jest koniec. Gdzie tu mamy? O, mamy na przykład tak. Tu mamy początkowe przyłącze. Widzicie, to jest początek przyłącza, tu gdzie idzie wtyka zasilająca. Z drugiej strony mamy wtyczkę taką wąziutką. I w tą wąziutką wtyczkę idzie gniazdo, które łączy nam LEDa dalej. No i na przykład na szerokości telewizora 39 cali mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 LEDów na jednej długości paska. Wiadomo, że tych pasków jest wysokościowo więcej, natomiast tych LEDów może być więcej, jeżeli mamy telewizor na przykład 40-calowy, 42 i tak dalej. Generalnie rzecz jest jaka. Napięcie diod w każdym przypadku jest takie samo. Takie same LEDy montowane są do każdego. Natomiast od ilości diod zależy, jaka przetwornica zasila. Dlatego LG robi na przykład przetwornice w różnych parametrach. Tam są one konfigurowane serwisowo i różne te napięcia wyjściowe dają, prawda? Ale to nie poruszamy tej kwestii, dlatego że każdy może mieć swój typ jakiś telewizora, swoją wielkość matrycy, dlatego żeby nie wprowadzać błąd, o tym nie będę mówił. Natomiast rzecz jest jaka? No, na pytanie i odpowiedź, czy warto jest na przykład kupować same LEDy i wymieniać, bo rzecz jest jaka? Paski, wiadomo, oryginalne są dostępne. Natomiast w oryginale, no jak wszystko w oryginale, jest drogie. Natomiast nie ukrywam, że na rynku aktualnie jest bardzo dużo producentów, którzy robią te paski dobre. Są u nas na portalu znanym, więc nie będę mówił jakim. Jeżeli wpiszecie sobie model tego, no to wyświetlą się Wam paski LEDowe i śmiało można kupować. Natomiast no, na pytanie i odpowiedź, u kogo kupować, żeby kupić pewne, no tu już macie mały dylemat. Myślę, że tutaj musicie zasięgnąć już informacji z opinii, kto tam coś ma, żeby nie proponować komuś, że kupuj u tego, a potem się okaże, że jednak miał trefny towar, bo tak też może się zdarzyć. Ale niemniej jednak, jeżeli Wam się Innoteka trafi kupić, no to śmiało, spokojnie, bo wiadomo, że to jest sprawdzone, nie? Generalnie rzecz jest jaka. Na każdym LEDzie występują takie soczewki. To są soczewki takie, które rozpraszają światło dosyć równomiernie. One są stożkowe. Tak jak widzicie tutaj stożek, one dosyć ładnie światło rozpraszają. Można je również przykleić. Jeżeli ktoś targnąłby się na przykład na to, żeby sprawdzić LEDa, to po prostu podważacie śrubokrętem, psztyk, on odpada. Tu są takie trzy punkty, które są z grzewami. On odpada i dostajemy się do LEDa. Czy LEDa możemy sprawdzić? O, rzeczywiście, że możemy sprawdzić. Bierzemy miernik,
chociażby dowolny, ustawiamy go tak jak ja mam, na przykład w pozycję ciągłości na diodę i możemy sobie zrobić pomiar. A, wy nie widzicie tego. Odsuniemy troszeczkę paseczek. No i robimy mały teścik. Nie wiem, czy to widać. Momencik, zgasimy światełko. O, dostawiam diody, elektrody do tego. Proszę bardzo, dioda świeci, prawda? Czyli jest sprawna. Przechodzimy do następnej diody. Dioda jest sprawna. No dobra. I w ten sposób możemy sprawdzić wszystkie diody. Ale robi się pewien problem i mankament, które muszę poruszyć, bo wiem, że bardzo dużo ludzi problemów ma i będzie miało z telewizorami LED-owymi, dlatego że LED-y najnormalniej w życiu mają swoją żywotność. To nic nie trwa wiecznie, bo nic nie miało trwać wiecznie. Generalnie rzecz jest jaka? No wiadomo, że to są diody mocy, które świecą dosyć mocnym światłem i one za jakiś tam czas paść muszą. A to paść muszą dlaczego? Samo to, że dioda wypala się, biorąc coraz większy prąd, łapiąc wyższą temperaturę, zmieniając później kolorystykę. Natomiast paski LED-owe są robione tak, że tutaj nie ma płytki aluminiowej, która bezpośrednio oddawałaby ciepło na obudowę telewizora. Gdyby tak było, no to takie paski, obawiam się, że nie byłyby tak często popularne i wychwytywane w sieci, prawda? No ale niestety, producent zrobił tak, jak zrobił. I wiadomo, że wszystko musi się kręcić. No, w każdym bądź razie nie będziemy poruszali tego tematu. Natomiast kwestia jest taka. Jeżeli by ktoś zadał pytanie i chciałby uzyskać odpowiedzi, czy można kupić takie same LEDy? Tak, oczywiście można kupić. I tu też producenta nie podaje. Natomiast rzecz jest jaka. Od razu wam mówię, gra jest niewarta świeczki. Chcecie, możecie zaoszczędzić. Możecie kupić sobie hurtem LEDy, możecie je lutować. Natomiast dlaczego jest gra niewarta świeczki? Otóż z dwóch powodów. Pierwsza sprawa, nie każdy potrafi lutować LEDa. Dlaczego? Dlatego, że to jest LED SMD, to nie jest zwykła dioda świecąca. Ona im dłużej jest przytrzymywana temperaturowo, tym bardziej traci właściwości swoje. Także chcąc ją przylutować, musimy ją krótkotrwale lutować. No i wiadomo, nie każdy potrafi lutować tak malutkie diody. Nie każdy na tyle precyzyjnie prosto przylutuje, żeby ta soczewka później gdzieś tam nam nie latała, nie fruwała, skierowana była prosto, a nie, że okaże się, że nagle panu jakiemuś tam sąsiadowi, że komuś chcieliśmy pomóc, przylutowaliśmy LEDa i nagle okazuje się, że sąsiad na środku ekranu jest plama. Pewnie miałeś plamę albo coś wylałeś. Nie, nie, nie. Krzywa soczewka przylutowana, może nie przylutowana, tylko przyklejona na krzywej diodzie, niestety będzie dawała to światło troszeczkę w innym kącie. Sprawdziłem to już, dlatego mówię z praktyki to, co jest. Natomiast kolejna sprawa jest jeszcze jaka, którą trzeba poruszyć. Tak jak widzicie tu na płycie, nie wiem, czy to widać. Może zaraz wam pokażę inaczej. No, nie mogę wam pokazać. O, tu może będzie widać. To miejsce widać? Nie widać. Trzeba przesunąć. Tu są takie ciemne miejsca. Jak widzicie, te ciemne miejsca, to są ciemne miejsca po diodzie. Tu dokładnie w tych miejscach występuje dioda. A dlaczego jest ciemne miejsce? Dlatego, że ta dioda została już wygrzana. Jeżeli weźmiemy każdy jeden pasek i zrobimy oględziny, to zobaczcie, tu jest dioda cała, pewnie znajdziecie świecąca, a mimo to pasek jest ciemny. I równoznaczne jest to tutaj z tym, że pasek tutaj był ciemny, w miejscu, gdzie ta dioda świeciła. No właśnie. To już jest mankament, a kolejny mankament, największy z całego tutaj przedsięwzięcia i zagadnienia, czy wymieniać diody, czy kupować całe paski, jest taki, o którym musicie wiedzieć. Każda dioda świeciła ten sam czas. Tu nie było tak, że któraś dioda odpoczywała, tu nie było tak, że któraś dioda była wyłączana czasowo, ty sobie odpocznij, ja zrobię robotę za ciebie. Nie. W każdym układzie szeregowym jest po prostu choinka. Jedna zasila drugą, czyli jak to u nas bywa, ręka rękę myje, nie? Także w każdym bądź razie dioda jest zasilana kolejną diodą. LED przez LED sobie leci. No i później w takim układzie szeregowym, no wiadomo, że któraś tam dioda, jeżeli zawiedzie, to ona zaczyna przywierać. Jak zaczyna przywierać, zaczyna ją wyłączać, reszta diod zaczyna brać duży prąd i wtedy co się dzieje? Podnosi się temperatura,
zaczynają się LEDy gotować. No właśnie, gotować, czyli zaczynają się wypalać. I później rzecz jest jaka? Jeżeli wy wymontujecie sobie jedną diodę, pach, sprawdziliście, poleciał jeden pasek, przestała świecić dioda. Choć nie wierzę w to, że w jednym pasku poleci dioda, tylko znając życie, poleci wam cały ciąg, bo no niestety taka jest kolej rzeczy. Przetwornica nie widzi LEDów, tylko wie, że ma dawać pełne napięcie zasilające na wszystkie LEDy, no, które się później, wiadomo, po wyłączeniu któregoś LEDa odbija na reszcie, nie? W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Diody zmieniają kolor stykę i potem przy zamontowaniu nowej diody jest sytuacja tego typu, że wrzuciliście nową diodę, ona świeci bielutko, elegancko, ładnie, jasno, ale ta świeci bardziej żółtawa, tu świeci bardziej żółtawo, no i gdzieś tam następna wymieniona jest jasna. Także powstają właśnie plamki na ekranie i gra jest wtedy niewarta świeczki. Tak to właśnie wygląda. Także jeżeli chcecie wymieniać, to proponuję naprawdę kupować całe paski i wymieniać. Także myślę, że tym filmikiem wyprostuję niektórym sytuacje kwestii wymiany pasków LEDowych. Można je zdobyć. One występują czasem pod oznaczeniem D8, PM, DM. To jest oznaczenie Danuta 8, Paweł Maria, Danuta Maria. To jest oznaczenie właśnie, które jest takie symbolowo jeszcze podawane. Natomiast powtarzam dla potomnych. Innotek LG Pola 2.0. To są paski takie, które idą i wpisujemy model telewizora. Może nie model, tylko wpisujemy wielkość matrycy, czyli na przykład 39 i wam się wyświetli taki pasek. To są paski, które przeżyły parę lat. Mimo, że producent tutaj napisał, że to jest 2012 rok. No to wiadomo, że one tyle lat nie działały, tylko krócej. No w każdym bądź razie myślę, że każdemu wytłumaczyłem sytuację, wyprostowałem i przede wszystkim liczę na łapeczkę w górę. Jeżeli filmik się komuś przydał, to dajcie tą łapkę w górę. Jak klikniecie subskrypcję, będziecie coś wiedzieli bieżącego z tego, co ja gdzieś tam powiedzmy zamieszczę, z jakichś tam porad i tak dalej. Chcę, żeby po prostu uratować wam budżet, no najnormalniej w życiu, bo tu wiadomo, o co się w życiu rozchodzi, tylko i wyłącznie o kasę. Także podziękował za oglądnięty film. Liczę na łapeczkę w górę, za to oczywiście dziękuję. No i cóż, miłej naprawy i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Trzymajcie się, cześć. Trzymać na koniec, ale to tylko po to, by przekazać informację taką, że tego typu rozwiązanie jest nie tylko montowane w telewizorach LG. To rozwiązanie dotyczy każdego jednego telewizora, który ma matrycę podświetlaną LEDowo. Także jeżeli macie problemy LEDowo, no akurat jaki model macie LEDów, to nie wiem, bo mówię. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć, spotkałem się z tym, że na przykład w telewizorze Samsunga było podświetlenie LG zamontowane. Dlatego dzisiaj ciężko jest stwierdzić, mieć w głowie wszystkie modele telewizora i odpowiedzieć, które się gdzie pokrywają. Ale generalnie zasada działania diod i taka, że one się wypalają i czy kwestia wymiany, czy nie wymiany dotyczy każdego jednego, jaki by nie był. Także jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.